a razem tworzymy szkolne koło miłośników Wierzchowic. Oto pisturka. Co o nim wiemy? Urodziłem się w 1849 roku w Strzeleczko. Potopowy. Twój życiorys owiany jest tajemnicą. Jednak wydaje się, że od najmłodszych lat przejawiałeś mało chęci do pracy. Pisturka był czeladnikiem ślusarskim, co niebawem miał umiejętnie wykorzystać w nowej profesji. Pisturka miał swojego wspólnika Eliasza. Obaj ścigani przez żandarmerię od około 1870 roku postanowili założyć zbójecką bandę. Eliasz i Pisturka rabowali banki oraz bogatych. Wszystko, co zrabowali, oddawali biedniejszym. To hobby, to żeście banku rabowali. Nie twój wiesz, co się to z nim robi? Idź swoją drogą, a nam daj spokój. A pójdę, pójdę. A po drodze wstąpię do policmajstra i powiem, co żeby widział. Słuchaj, a nie chciałbyś do nas przysłać? Zaczyna mi się kupować. Wspólnicy zostali złapani i przez wiele lat przebywali w więzieniu. Pisturka zmarł w więziennej celi w 1876 roku, a Eliasz w 1918.